Tradycyjnie już na kilka dni przed świętami wielkanocnymi w Kazimierskim Domu Kultury można było zobaczyć i co najważniejsze własnoręcznie przygotować ozdoby wielkanocne. Sposób na najpiękniejsze baby, mazury i pisanki zdradzali instruktorzy w Domu Kultury w Kowalewku. Wypieki kół gospodyń wiejskich, warsztaty etnograficzne, wielkanocne pisanki, konkursy i artystyczne występy – to wszystko dla mieszkańców przygotowała gmina Żgów. Tradycja jest rzeczą bardzo ważną, podtrzymywanie jej i przede wszystkim ta tradycja jest podtrzymywana, kultywowana przez koła gospodyń wiejskich. Jest to bardzo ładna impreza, piękne dekoracje, piękne mazurki, a przede wszystkim no, w dniu dzisiejszym niestety zazwyczaj kupujemy gotowe dekoracje, gotowe pisanki, a jakże rzeczą odmienną jest robić je samemu, satysfakcja z tego, co się zrobiło i oczywiście wówczas do takiej pracy zasiada rodzina i to jest chyba bardzo ważne. Instruktorki z Muzeum Technik Ceramicznych w Turku uczyły zdobienia jajek pszczelim woskiem i kolorowym. Przyjechałyśmy właśnie z Turku, żeby pokazać tradycyjne sposoby zdobienia jajek i między innymi tutaj właśnie przed sobą mam pisankę tradycyjną pisaną woskiem. Są to warsztaty przez nas prowadzone dla mieszkańców tutaj Kowalewka i okolic oraz dla dzieci, czyli wspólnie razem się bawimy, bo jak stare porzekadło mówi, jak długo będziemy malować pisanki, tak długo będzie istniał świat. Ta, którą tutaj akurat właśnie przyniosłam pokazać, jest to tak zwana pisanka pisana woskiem, jak sama nazwa mówi. Czyli musi być wydmuszka, stary ołówek bądź kredka czy kawałek drewienka, wbita szpilka krawiecka, odpowiednio podgrzany wosk i tą szpileczką po prostu nanosimy wosk na skorupkę. Tutaj jest pokazana technika akurat kolorowego wosku, ale również pokazujemy wosk pszczelni, który ma taką piękną barwę od złotej do ciemnobrązowej. I później możemy taką pisankę oczywiście zostawić taka jak jest, czyli w naturalnym kolorze skorupki. Ewentualnie malować w barwnikach. Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć także wystawę pisanek ze zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych z Turku. Natomiast panie z kół gospodyń wiejskich z Osieczy, Sławska i Żgowa przygotowały świąteczne wypieki, także do degustacji. Przyjechaliśmy tutaj z mazurkami, z babami. Akurat w tym przypadku jest to dekoracja mazurków i smak babki wielkanocnej. No, babki są, wiadomo, muślinowe, puchowe, drożdżowe. No i mazurek też jest ciastem w sumie fajnym, typowo wielkanocnym. Właściwie ciasto jest kruche ciasto. Najbardziej elegancka jest dekoracja, fantazja gospodyń. No i no, przyjechałyśmy tutaj pokazać swoje mazurki. Akurat mazurek, który przywiozło nasze koło, to naprawdę był pracochłonny wypiek, trzywarstwowy, no i dekoracja jest też no, raczej dla mnie niesamowita, pracochłonna bardzo. Przeważnie podpieramy się samymi tradycjami, samymi przepisami, bo to wiadoma sprawa, że my mamy swoje już też latka i są zeszyty starych, dawnych lat, co rodzice gotowali, dlatego takie są te tradycje mazurków. Wyjechałeś mój kolego z jednej klasy, puste moje serce, jakby samo było chęć na emigracji. Po etapie gminnym przyszedł czas na zmagania powiatowe w konkursie wiedzy pożarniczej. W Kazimierzu Biskupim rywalizowali najlepsi uczniowie z terenu całego powiatu konińskiego. Ogromną wiedzą musieli wykazać się uczestnicy eliminacji powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Wystartowało 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zakres pytań jest bardzo szeroki, dotyczy przede wszystkim profilaktyki pożarowej, przepisów przeciwpożarowych, jak również funkcjonowania i działania ochotniczych straży pożarnych. Konkurs rozgrywano w dwóch etapach. Pierwszym był test wyboru, drugim egzamin ustny. Wrażenia pozytywne, lecz pytania trudne, to przyznam. No ale jestem w miarę zadowolona, bo to jednak konkurs powiatowy, przeszłam gminy, więc jestem bardzo zadowolona z tego, że już tak daleko doszłam. Niektóre pytania to pierwszy raz się z nimi spotkałam, z niektórymi właśnie skrótami.
No ale jak nie wiedziałam, no to trzeba sobie jakoś radzić. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się Justyna Bartosik ze szkoły podstawowej w Sampolnie, Klaudia Podrzycka z gimnazjum w Żgowie i Mateusz Siepka ze zespołu szkół usługowo-ekonomicznych w Żychlinie. Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich zagrała młodzieżowa sekcja orkiestry Dęte i OSP z Kazimierza Biskupiego pod kierownictwem Pawła Grzybowskiego.